Podlaskie krainy to album zawierający piękne zdjęcia autorstwa Anny Worowskiej. Dzięki tym fotografiom można przebyć krótką wędrówkę pośród rzecznych dolin, lasów i podlaskich wzgórz. Zdjęcia powstawały na przestrzeni wielu lat, niektóre były zrobione 20 lat temu. W publikacji znajdują się również krótkie wspomnienia o znanych ludziach z Podlasia. Promocja albumu odbyła się w Książnicy Podlaskiej. Zamiarem tego albumu była krótka wędrówka po całym Podlasiu, po województwie podlaskim. Umownie podzieliliśmy to na krainy: Bugu, Narwi, Biebrzy, Puszczy Knyszyńskiej, Puszczy Białowieskiej i Suwalszczyznę. Także te zdjęcia są z tych różnych stron, a wiadomo, że jeśli się trochę ten teren zna, to zdjęcia pochodzą z miejsc może ładniejszych niż całość. Album powstał z myślą o zagranicznych turystach. Zawiera opisy w języku polskim, angielskim i niemieckim. Może być też świetnym przewodnikiem dla mieszkańców Podlasia. Wydawcą książki jest Fundacja Sąsiedzi. Dla mnie jest to odkrycie nowe w fotografii. Dużo zdjęć Anki Worowskiej porównuję z malarstwem Leona Tarasewicza. Jak zobaczyłem kilkaset zdjęć, oglądałem, mówię, w fotografii Leon Tarasewicz to coś wspaniałego. I później zacząłem poznawać te zdjęcia i okazało się, że Anka interesuje się wszystkimi krainami na Podlasiu, krainą Bugu, Puszczą Knyszyńską, Biebrzą, Narwią, i z tego zaczęły wychodzić małe cuda. 25 lutego gościem Środy Literackiej będzie Izabela Żukowska, socjolog, muzykolog, dziennikarka, a także autorka takich książek jak Gotenhafen, Teufel i Skazy.